Na program zaprasza Bonimet, producent kremu Apibon do pielęgnacji skóry w Grzybicy i Trądziku. Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem na początku maja, a to nie bez kozery o tym mówię, dlatego że sezon, sezon długiego weekendu, sezon basenowy plażowy się zbliża, a wraz z nim zbliżają się problemy związane z grzybicą stóp, którą możemy się, której się możemy nabawić na tychże miejscach rozrywki. I pytanie od pacjenta, który, który się właśnie jakoś tego nabawił, już nie będę treści czytał tego pytania, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że pacjent doznał problemu grzybiczego na stopach, zastosował na niego za namową kogoś ocet jabłkowy, czyli zamarynował te grzybki, no niestety nie dało się ich zjeść. Nie spodobało się to też temu pacjentowi, dlatego że stan się pogorszył. Zatem ocet jabłkowy na grzybice stóp najwyraźniej nie działa. A co działa? No działają środki przeciwgrzybiczne. Mogą oczywiście one być syntetyczne pod postacią maści, zasypek, ale mogą też być środki naturalne. Takim uniwersalnym Przeciwdrobnoustrojowym surowcem zielarskim jest propolis. Najlepiej w postacią maści propolisowej. Można też używać razem z propolisem w tej maści inne składniki. My tak zresztą w centrum zielarstwa, Swojego Grzegorza robimy i do. Ekstraktu propolisu dodajemy także ekstrakt z kwiatów nagietka, dodajemy olejek, olejek z drzewa herbacianego, cytronelowy, i to takie połączenie daje bardzo dobry efekt przeciwgrzybiczy. Jeżeli grzybica dotyczy paznokci, i te paznokcie wyglądają w sposób taki nieelegancki, nieefektowny, pamiętajcie, Państwo, długo trzeba stosować te działania terapeutyczne, dlatego że paznokcie przestaje tak brzydko wyglądać dopiero wtedy, kiedy ulegnie odrostowi, odrostowi zdrowy. Musi się zdrowy paznokieć odrodzić, żeby nie było takiego brzydkiego widać. Oczywiście ten brzydki już może być tylko stanę pogrzybiczym, więc proszę, proszę być cierpliwym, bo to tak należy do tego podchodzić. Zatem, zatem zewnętrzne działania tego typu, ale pamiętajcie państwo też o jednej ważnej kwestii. Otóż grzybica to zazwyczaj infekcja oportunistyczna, czyli pojawia się wtedy, kiedy jest okazja. A co to jest za okazja, że ona się pojawia? Otóż tą okazją jest spadek odporności. Od odporności mówiliśmy tu wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał. E, a pamiętajcie tylko Państwo o tym, że jeżeli macie taką tendencję do grzybicy, czy to będzie grzybica stóp, czy też w innych częściach naszego ciała, e, są podstawowe kwestie. Pro, 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 produkty pszczelem my używamy tego produktu, gdzie jest e, sok z aloesu, e, propoli spółek pszczeli, stosujemy go przez dwa tygodnie i drugi pro, e, produkt, gdzie jest jeżówka purpurowa, kwiat bądź korzeń melisa, rumianek, róża i miód i to stosujemy przez około 7 do 10 dni, potem przerwa i można po 3 tygodniach ponownie zastosować. Także po pierwsze działanie miejscowe, nie octem jabłkowym, a, a maścią propolisową z dodatkami i dodatkowo stymulacja odporności, aby się nam ta grzybica nie rozszerzyła. Dziękuję bardzo. autorem programu był Bonimet, producent kremu Apibon do pielęgnacji skóry w grzybicy i trądziku.